klikam new project, nazywam go sobie, ustawiam lokację i klikam gotowe. Edit shortcuts, ustawiam klawisze, wchodzę w editing, zaczynam edycję, importuję pliki i tworzę sekwencje, przyciągam na timeline i robię sobie miejsce, ucinam klipy i kasuję przerwę, effects controlsy, ustawiam ich miejsce. Wchodzę w kolorki, przesuwam suwaki, kontrast highlightsy, a może też matches, efekty w projekcie dam na początku, rozwijam folder, przyciągam do wątku, szukanie przejścia, a potem bita, ustawiam czasowo na wiodłem klipa, głośność muzyki i lopa z obsotów, patrzę czy gdzieś nie zgubiłem wątku. Co to takiego ten biały zegarek? Do czego służy i co on daje? Jest to czasowe zmienianie wartości w miejscu wskazanym przez nas na kości. Ustawiasz tam kreskę i klikasz guzika. W następnym miejscu proporcje domykasz. Zajmiemy się teraz czymś troszkę trudniejszym. Cięcie w podglądzie na pisem pewniejszym. Po podwójnym kliknięciu na klipa z projektu w lewym okienku w edycji się włącza. Zostawiasz tylko najlepsze miejsca. Przeglądasz klipa i docinasz shortem. I tu do lewej, a o jest do prawej. Łapiesz to cudo, wysyłasz na timeline. Docinasz sobie, by działało dobrze. Czas teraz dodać ładne napisy. Wchodzisz więc w panel listy grafiki. Pomijasz i klikasz na dole w plusiki. Import presetu i zmiana offsetu. Szybko edycję zawartości tekstu, do tego blur na poprawę efektu. Gotowe jeśli chodzi o edycję, teraz już render i pakuj walizkę. Trochę to potrwa, więc wypij meniskę. Kontrolem skrócie to render. Wybierasz format, preseta i miejsce. Potem już eksport i tyle w temacie. Koniec premiera w Eneko na traku. Photoshop zamiesz, odczekaj, bo jest na co.